Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Ministerstwo Zdrowia w tle, no właśnie, bo okręt chwilowo opustoszał po dymisji Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia. Jakie są kulisy tej decyzji? Dlaczego minister zdrowia podał się do dymisji? Czy istotnie nie wytrzymał skali hejtu, bo taki jest jeden z powodów, jaki wymienia były już minister zdrowia? Czy zaważył tutaj ten czynnik ludzki, czy być może należy szukać drugiego dna w całej decyzji? O tym będziemy mówić, bo temat wyjątkowo jeszcze gorący. Wciąż nie znamy także następcy Łukasza Szumowskiego, choć ta giełda nazwisk już ruszyła. Nasi goście, publicyści, którzy będą rozmawiać na ten temat, komentować te decyzje, szukać powodów właśnie z tego publicystycznego punktu widzenia. Rafał Ziemkiewicz, publicysta Do Rzeczy, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Andrzej Potocki, publicysta Tygodnika Sieci, dzień dobry. Dzień dobry. Czy skala hejtu, która dotknęła Łukasza Szumowskiego, istotnie może być tym głównym powodem, dla którego zrezygnował minister zdrowia Rafał Ziemkiewicz? Z tego, co wiem, a to chyba nie jest tajemnica w środowiskach dziennikarskich, to Łukasz Szumowski zapowiadał swoją dymisję już dużo wcześniej. To znaczy Łukasz Szumowski zresztą razem ze swoim wiceministrem, który też się podał do dymisji, planowali odejść z resortu już na początku tego roku. To się oczywiście nie udało, ponieważ doszło do epidemii. No i wcale się nie dziwię, że nikt wtedy nie chciał nawet słyszeć o dymisji ministra zdrowia. I trochę się pan Szumowski jakby przypadkiem znalazł w centrum huraganu. Udało mu się zresztą moim zdaniem nieźle z tym poradzić, o czym pewnie będziemy mówili za chwilę. Natomiast w każdym razie ja wiem, że on sobie postawił jako minister taki cel skromny uporządkowania spraw polityki lekowej, głównie wprowadzenia recepty. I ten cel został zrealizowany, stąd plany dymisji. No a myślę, że bardziej osobiste kwestie, to oczywiście nic pewnego nie powiem, ale powiem szczerze, gdybym był cenionym kardiologiem z dużymi sukcesami w tym i w tej dziedzinie i również z udaną działalnością w spółki dostarczającej bardzo rzadkie technologie medyczne, to też raczej wolałbym się tym zajmować niż być urzędnikiem i tracić, tak powiem, energię na zajęcia ministra, które może wydaje mi się, mniej talentów wymagają niż kardiologia. No tak, ale my na to patrzymy, dziennikarze, z trochę innego punktu widzenia, co zarzucają nam politycy, że właśnie nie patrzymy często na ten czynnik ludzki, który jest bardzo ważny, że on też ma ogromne znaczenie, tak zwany lifestyle, prawda? Właśnie to, o czym też chwilę mówił Rafał Ziemkiewicz, właśnie takie przyzwyczajenia, cel w życiu, no powrót do domu i co dalej. Łukasz Szumowski tutaj mówił, że on był w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy już tak bardzo wycieńczony, że wracał do domu i po prostu oglądał głupie filmiki na YouTubie, bo nic innego nie był w stanie już robić, potrzebował takiego resetu głowy. Natomiast no musimy też spojrzeć na to w ten sposób. O ile ta decyzja faktycznie zapadła dawno temu, w lutym, czy też jeszcze w ubiegłym roku, o ile Łukasz Szumowski postawił sobie za cel wypełnienie swoich zadań, o których tu mówiliśmy, choćby e-recepta i o których mówi też Łukasz Szumowski, no to przecież ta pandemia to jest główny czynnik, na który teraz patrzymy, na który się powołujemy i rzeczywiście no, opuszczanie okrętu w taki sztorm może wydawać się dziwne i ludzie zastanawiają się, dlaczego i skąd ta dymisja. No jeżeli wybuch pandemii przeważył o tym, że Łukasz Szumowski wtedy nie podał się do dymisji, no to dlaczego zrobił to teraz, kiedy za chwilę być może ta druga fala, choć to też już są różne opinie na ten temat, a na pewno znowu grypa, znowu jesień, znowu zachorowania. Andrzej Potocki. No tutaj hejt jest ostatnią rzeczą, którą by się przejmował minister Szumowski. W zasadzie tutaj redaktor Ziemkiewicz prawie wyczerpał znamiona tych powodów, dla których minister Szumowski wziął dymisję. Osobiście powiem, że o tej dymisji minister Szumowski mówił już rok temu. Wspominał właśnie w prywatnych rozmowach.
Jednak kolejnym terminem takim dobrym do tego, żeby zrezygnować z urzędu, to był okres, to był czas właśnie przedwyborczy i wybory. Do tego nie doszło, wybuchła pandemia. W związku z tym ta dymisja dla mnie nie jest żadną nowością, nie jest też jakimś zaskoczeniem. Po prostu minister Szumowski dojrzał do tego dawno temu, a że akurat taki termin jak teraz, no wydaje mi się, że nie ma lepszego terminu. A dlaczego nie jesienna rekonstrukcja rządu, kiedy i tak przecież planowane są zmiany? Odpowiedź wydaje mi się jest prosta, mianowicie rekonstrukcja jesienna zapowiadana jest już ostatnio na koniec września. Z drugiej strony przewidywana jest druga fala epidemii połączona z epidemią grypy. W związku z tym będzie masę pracy i ten nowy minister, jego następca, dobrze by było, żeby się wdrożył w te procedury i w ten system walki z epidemią, a obawiam się, że gdyby stanowisko objął na początku października, w połowie października, to byłoby za późno. Minister Szumowski daje swojemu następcy wystarczająco dużo czasu na to, żeby się przygotował do walki z epidemią i w ogóle do tego, żeby ten urząd pełnić. W związku z tym powiedziałbym, że termin tej dymisji z punktu widzenia dobra narodowego, czyli po prostu tutaj walki z epidemią, jest wybrany optymalnie. I nie doszukiwałbym się tutaj raczej żadnego drugiego dna, chociaż wielu komentatorów i wiele gazet tego drugiego dna się doszukuje. Ależ oczywiście, no jest to bardzo szeroko komentowana decyzja, dymisja, no ale trudno też się dziwić komentatorom, czy przychylnym, czy nieprzychylnym Łukaszowi Szumowskiemu, no ale jednak urósł właśnie do tej ikony walki z pandemią i to właśnie dlatego ludzie prawdopodobnie szukają tego drugiego dna, jeżeli mają dobre intencje, a jeżeli mają złe, no to mówią, że Szumowski nie zapanował nad pandemią, wzbogacił się i odchodzi, ucieka od odpowiedzialności. To tylko kilka z takich cytatów, które można było przeczytać choćby w mediach społecznościowych kilka minut, potem kilkadziesiąt minut, potem kilka godzin i do dziś można czytać te niepochlebne wypowiedzi na temat Łukasza Szumowskiego. Patrząc właśnie na tę sylwetkę, na sylwetkę tego polityka, no to rzeczywiście widzimy najpierw mniej znanego wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, specjalistę w swoim zawodzie, potem widzimy ministra zdrowia, który właśnie nie wdaje się w takie polityczne przepychanki i właśnie dlatego być może nie był szerzej znany. No i kiedy wybucha pandemia, to właśnie ten spokój, opanowanie i brak tych politycznych przepychanek mu pomagają, bo zdobywa zaufanie Polaków. To zaufanie w pewnym momencie się odwraca. No i mamy takie komentarze jak dzisiaj. Jak to wygląda? Czy taka polityczna ścieżka Łukasza Szumowskiego była do przewidzenia? Rafał Ziemkiewicz. Oczywiście pandemia nie była do przewidzenia. Wielu ludzi przewidywało, że kiedyś do jakiejś pandemii dojdzie, ale nikt nie przewidywał, że akurat w styczniu 2020 roku i że gdzieś koło marca rozniesie się to do Europy. Ja bym się nie zgodził z tym, że ocena ministra jakoś się zmieniła. Aha. Jednak sondaże pokazują, że zdecydowanie ponad połowa Polaków ocenia wysoko i Łukasza Szumowskiego i jego pracę jako ministra zdrowia. To jest coś bezprecedensowego. Minister zdrowia zazwyczaj, przepraszam, należał do najbardziej nielubianych członków rządu obok ministra finansów. To zawsze było stanowisko katapulta, z której się naprawdę wylatywało dość szybko. I to jest chyba pierwszy taki wypadek, że minister zdrowia był wysoko oceniany i co ważne, nie tylko, ja zresztą widzę z to ponad 50%, nie tylko przez wyborców PiSu, również przez wyborców opozycji. W tej sytuacji, no to, że z niego uczyniono główny obiekt ataku i słyszymy te oskarżenia, od razu sobie powiedzmy wzięte znikąd zupełnie, wyssane z palca o to, że się nachapał, że porzuca rekord, że nie zapanował nad pandemią. No przepraszam, w ogóle jak można tak bredzić, jeżeli się widzi, jak przebiega pandemia w innych krajach, a jak przebiega epidemia, przepraszam, mówiąc się w innych krajach, a jak ona przebiegła w Polsce, jakie mamy liczby zachorowań, jaką mamy śmiertelność i jakie mamy stopień obłożenia służby zdrowia przede wszystkim.
też chodziło o to, żeby służba zdrowia na tym zapanowała. Ja nie twierdzę, że to jest idealne, ale na tle innych krajów myśmy sobie całkiem nieźle poradzili. No, problem polega na tym, wydaje mi się, bo z punktu widzenia logiki to te ataki są przeciwskuteczne, kiedy zresztą ich symbolem są panowie Joński i Szczerba, którzy kilka jeszcze godzin przed dymisją Łukasza Szumowskiego powtarzali uparcie, że wzywają go do dymisji, żeby się podał do dymisji, że i tak dalej, i tak dalej. Po czym w momencie, gdy złożył dymisję, nagle zaczęli protestować, że nie zgadzają się na dymisję Łukasza Szumowskiego. Niech on sobie nie myśli, że tutaj sobie się nakradł, a teraz sobie weźmie i odejdzie. No, no to są takie czysto polityczne no po prostu zagrania, które myślę swoją przyczynę mają w tym, że opozycja bardzo liczyła na tę epidemię i nadal liczy na to, że za sprawą zachorowań koronawirusa uda się rozpętać emocje. Bardzo stawiała na to, że Polacy wpadną w histerię. Te histerie próbowała budzić. Przypomnę, że początek tego roku, marzec, kwiecień, to cała propaganda totalnej opozycji była o tym, że zaraz wszyscy umrzemy, że rząd ukrywa. Mało tego, rząd ukrywa, tak jest, tak było. Tak, że gdzieś jakieś trupy trzyma po piwnicach, że celowo nie przeprowadza testów i tak dalej. No, podgrzewano atmosferę, usiłowano histerię wywołać. Histeria się nie udała, no ale oni z tym zostali i jakby siłą rozpędu właśnie Łukasz Szumowski został na tym nawet bardziej już w tej chwili od Ziobro i od innych ministrów atakowanym punktem w obozie władzy. No właśnie, i na ile, kończąc naszą dyskusję, podsumowując, na ile to właśnie te ataki nie tylko na Łukasza Szumowskiego, ale i na jego rodzinę, żonę, brata, wszystkich tych, którzy no byli na świeczniku, ale siłą rzeczy dlatego, że to właśnie minister zdrowia był ikoną walki z pandemią w Polsce. Ja mówiłam o tym, że teraz jest więcej tych niepochlebnych opinii. To prawda, 50% to, co mówił Rafał Ziemkiewicz, ten ranking zaufania i ta przychylność dla Łukasza Szumowskiego nadal jest. Natomiast początek, pamiętajmy, to było nawet 70%. I wówczas to od lewa do prawa wszyscy chwalili no takiego eksperta w roli politycznej de facto, czyli w butach ministra zdrowia. Czy ta sytuacja, która się odwróciła, o której mówił Łukasz Szumowski, ten hejt rzeczywiście mógł mieć też wpływ na te decyzje, podsumowując, Andrzej Potocki? Jak już wspomniałem, nie sądzę. Natomiast czy sytuacja się odwróciła? No to 70%, a 56% to nie jest taka wielka różnica. Owszem, trochę ministrowi Szumowskiemu spadło, ale cała ta operacja oskarżania go o malwersacje finansowe, o chęć dorobienia się na urzędzie. To na ile ludzie w to wierzą? O, w ten sposób zapytam jeszcze. Na ile ludzie wierzą w te oskarżenia? Jakaś grupa ludzi uwierzy w coś takiego, chociażby dlatego, że nie lubi rządu PiS-u i uwierzy we wszystko, żeby tylko temu rządowi zaszkodzić. To jest jasne i zrozumiałe, ale także o tym wie minister Szumowski, tym hejtem się specjalnie nie przyjmuje. Żeby było ciekawiej, osobiście wydaje mi się, że również z jednym z powodów, o którym nie mówi zresztą, co jest zrozumiałe, pan minister Szumowski, zrozumiałe dlatego, że jest politykiem i o tym się publicznie nie mówi, ale również to jest to, że jako minister, który ma żonę, czworo dzieci, no jest, żyje na jakimś tam poziomie, no ta pensja ministerialna naprawdę w stosunku do tego, co przedtem zarabiał jako bardzo dobry kardiolog, można powiedzieć, jest śmieszna. I to, że na tym stanowisku wytrzymał 2,5 roku, chociażby tylko ze względów finansowych, jest dla mnie no godne pochwały. A o finansach to jeszcze będziemy mówić. Prywatnego dorobienia się nie wchodzi w rachubę, moim zdaniem. No to na pewno, ale być może politycy mają też inne powody, kierując się na służbę publiczną de facto. Zwłaszcza jeżeli wcześniej zarabiali, wcześniej to był czas, żeby odłożyć, bo takie są też opinie wśród tych, którzy z biznesu przeszli do polityki, ale nie o tym i nie teraz. Za chwilę do państwa wrócimy. W kolejnym punkcie programu jeszcze inne tematy. Zapraszam.